10 najniebezpieczniejszych państw na świecie. 10. Libia. Państwo położone w Afryce Północnej nad Zatoką Wielka Syrta, Morze Śródziemne, ze stolicą w Trypolisie. Graniczy z Egiptem, Sudanem, Czadem, Nigrem, Algierią i Tunezją. W Libii w ostatnich latach trwa wojna domowa, która wybuchła po obaleniu wieloletniego przywódcy kraju, pułkownika Muammara al-Kaddafiego. 9. Sudan. Państwo położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części spadł na trzecie miejsce, ustępując miejsca m.in. Algierii. Od kilkunastu lat sudański rząd zmaga się z konfliktem w Darfurze. Doszło tam do walk pomiędzy arabskimi koczownikami i afrykańskimi rolnikami. 8. Ukraina. Państwo położone w Europie Wschodniej. Graniczy z Białorusią, z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Morzem Czarnym, Morzem Azowskim i z Federacją Rosyjską. Ukraina jest członkiem założycielem ONZ, członkiem Światowej Organizacji Handlu, Rady Europy, Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Pogłębianej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu oraz organizacji regionalnych i subregionalnych, to jest Wspólnoty Niepodległych Państw. Ukraina to jedyny kraj z Europy, który znalazł się w dziesiątce najniebezpieczniejszych państw świata. Od 2014 roku na terenach wschodnich obwodów Ukrainy, Donieckiego i Ługańskiego, trwa wojna hybrydowa. W konflikcie przeciw armii ukraińskiej występują separatyści, wspierani przez rosyjską armię i służby specjalne. 7. Republika Środkowoafrykańska. Państwo śródlądowe w środkowej Afryce, w dorzeczach rzek Konga i Szari. Graniczy z Kamerunem, Czadem, Sudanem, z Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga i Kongiem. W tym państwie w ostatnich latach doszło do wojny domowej, która rozpoczęła się od próby obalenia prezydenta Bozize. 6. Jemen. Państwo położone w południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim oraz na archipelagu Sokotora we wschodniej Afryce. Jemen graniczy od północy z Arabią Saudyjską, a od wschodu z Omanem. Od południa ma dostęp do Morza Arabskiego i Zatoki Adeńskiej, a od zachodu Morza Czerwonego. W 2015 roku w Jemenie uformował się samozwańczy szyicki rząd. Zaraz po tym międzynarodowa koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej rozpoczęła zbrojną interwencję, mającą na celu obalenie ruchu rewolucyjnego. 5. Somalia. Państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim. Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym zachodzie graniczy z Djibouti, na zachodzie z Etiopią, zaś na południowym zachodzie z Kenią. W Somalii niemal cały czas trwa wojna domowa zapoczątkowana jeszcze w 1991 roku, gdy obalono somalijskiego dyktatora. Ostatnio konflikt miał charakter starcia klanów. 4. Afganistan. Państwo śródlądowe położone w Azji Środkowej ze stolicą w Kabulu. Graniczy z Chinami, Pakistanem, Iranem, Turkmenistanem, Uzbekistanem i Tadżykistanem. Przez ostatnie kilkanaście lat w Afganistanie trwała wojna między państwami NATO i ich sojusznikami, a siłami zbrojnymi kontrolowanymi przez talibów. Więcej na ten temat dowiecie się na kanale Światowa Historia. Link w opisie. 3. Irak. Państwo arabskie na Bliskim Wschodzie leżące nad Zatoką Perską. W wyniku działań państwa islamskiego Irak rozpadł się ostatnio na de facto trzy części. Kontrolowane są one przez sunnickich dżihadystów, Kurdów i szyickie władze centralne. W kraju prowadzone są obecnie działania międzynarodowej koalicji przeciwko państwu islamskiemu. 2. Południowy Sudan. Afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie. Powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku odłączenia się od Sudanu na mocy porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło drugą wojnę domową w Sudanie, najdłuższą wojnę domową w Afryce. Niestety w ostatnich latach nadal miotany był konfliktami zbrojnymi. 1. Syria. Arabskie państwo na Bliskim Wschodzie graniczy z Turcją, Irakiem, Jordanią, Libanem i Izraelem. Syria znalazła się na pierwszym miejscu zestawienia najbardziej niebezpiecznych krajów świata kolejny rok z rzędu. Od 2011 roku trwa tam wojna domowa między siłami wiernymi prezydentowi a zbrojną opozycją. Dzięki za obejrzenie do końca. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Nie zapomnijcie odwiedzić mojego drugiego kanału, Światowa Historia. Link w opisie. A jeżeli napiszecie w komentarzu super, zostawię wam serduszko. Cześć!